nakręcony jest nakręcenie. Mówiąc krótko, kręci, gada. Tak? Cały czas jeszcze bardziej. Chyba. Łęgowo 3. Włączasz Facebook, to wszędzie śliwa, tak jak że z lodówki za chwilę może być też śliwa. Co? Dlatego tym razem wychodzi z lodówki Andrzej Kobieliński. Żołnierz misji w Afganistanie. I wygląda z tego chyba, że Polacy tak naprawdę to nic o tym nie wiedzą. Ja pamiętam w dawnych czasach jeszcze, jak te misje powolutku stawały się taką naszą codziennością, że mówiono o tym, to teraz już przestano i myślę, że Polacy nic o misjach nie wiedzą. Co chciałbyś, żeby Polacy wiedzieli o misjach polskich wojsk za granicą? Nie tylko ci patriotyczni, którzy obchodzą te uroczystości, ale każdy Polak, co każdy Polak powinien wiedzieć o misjach międzynarodowych? Przede wszystkim, że to nie jest zabawa, że to jest to jakieś wyzwanie, że jest to jakaś misja. Samo słowo misja mówi, że nie jest to historia związana z jakąś... Jest to owszem przygoda, tak? Przygoda dla dużych chłopców, którzy mogą się w jakiś sposób odkryć od na nowo. Bo po prostu o misjach nic nie wiadomo było. W momencie, kiedy się ten człowiek pojawia, może się okazać, że kozakiem można być w Polsce, na misji można być małym chłopcem z powrotem, a tym mężczyzną trzeba znowu się stać. Po prostu misje wyzwalają pewne, nie wiem jak to powiedzieć, zresztą nie wiem, no wydaje nam się, że wszystko wiemy generalnie. Z upływem lat wydaje nam się, że jesteśmy najmądrzejsi na świecie i że właściwie nic nie jest nas w stanie zaskoczyć. Misje nie są normalną rzeczą. Są rzeczą, która czasami się zdarza, tak? Nie wszystkim. Oczywiście no, patrzymy na to, jak kiedyś na wyprawy krzyżowe, że jest to wielka przygoda, to walczymy z jakimś bardziej realnym bądź mniej realnym wrogiem, przeciwnikiem. Jeśli w to uwierzymy, jedziemy, bierzemy w tym udział. Myślę, że po powrocie nawet z wypraw krzyżowych rycerze wracali zmienieni. Współcześni rycerze właściwie, jesteśmy takimi rycerzami. Rozumiem, że no, po to się w tak zasadzie całe życie uczymy tego, żeby czasami wziąć udział w jakimś konflikcie, a czasami nie. Oby nie. Tak? Fajnie jest, jak jest się żołnierzem, oficerem i nie trzeba po prostu gdzieś brać udziału w dymie wojny, bo to jest nic fajnego. To nie jest żadne halo. Można, jeśli ktoś patrzy po prostu tak jak konik ciągnący wóz, może w tym zauważyć same przyjemności, same fajne rzeczy. Aczkolwiek nie jest to takie fajne całkowicie. Wiesz co, ja cię miałem zapytać najpierw o pierwszą taką odprawę, która jest na takiej misji, co ludzie czują, bo podejrzewam, że ci młodzi chłopcy, którzy tam jadą, to jednak mają takie poczucie, no właśnie, misji, takie przeświadczenie o tym, że ta duma, ten honor, że jadą w jakimś tam celu bronić ludzi, walczyć z nimi. Ale jednak chcę się zapytać o coś innego na początku. Z czym się wraca? Z bagażem pewnych doświadczeń, z bagażem innego spojrzenia na świat. Inaczej się patrzy na ten świat, inne wartości zaczynają być ważne, tak? Czyli wielu żołnierzy, których ja miałem okazję spotkać, to oni wracali potem na misję. Tak jakby nie potrafili, jakby się zarażali tym, tak jak się zaraża Bieszczadami czy polityką. To jest tak, czy nie? Jest. Tak, jest ta adrenalina, jest ten narkotyk taki, który właściwie ciągnie na kolejną misję. Pierwsza misja w zasadzie, jeśli się zdecydujesz świadomie i podejmiesz tę decyzję, chcesz uczestniczyć w jakimś przedsięwzięciu. Zresztą, słuchaj, ja generalnie nie rozumiem w ogóle podejścia do tego, bo generalnie trzeba było wyrazić jakąś tam zgodę na wyjazd na misję. Żołnierz jest pod tego, żeby po prostu realizować jakieś tam cele zewnętrzne państwa i uważam, że tutaj te zgody jakieś takie dziwne takie jakby no chociażby typowanie żołnierzy na tę misję, no to jest jakieś takie, dla mnie było nieporozumienie. Ale to już... Ale dlaczego? Że nie powinno tego być, czy niby niewłaściwie? No, no ja nie rozumiem, no ktoś się decyduje na zawód, nie wiem, jesteś chutnikiem i ktoś ci każe wytapiać miedź, a ty powiesz, nie, bo ja tylko żelazo będę wytapiał. Sorry, no ale jesteś chutnikiem, żeby wytapiać to, co trzeba wytapiać. No tak, tylko składając przysięgę narodowi, to obiecują bronić ojczyzny, a nie
występować za granicą jako wojska rozjemcze. Ale jeśli weźmiesz, że zaczniesz od początku, od genezy w ogóle po państwa, no to wojsko realizuje tak cele wewnętrzne, jak cele zewnętrzne. Także misje są realizowanie celów politycznych państwa, celów zewnętrznych państwa po prostu. Polska jako kraj też podpisała się pod pewnymi tam zobowiązaniami i pod pewnymi uzgodnieniami międzynarodowymi. Te misje są po prostu realizacją tych uzgodnień. Tylko tyle, no więc aż tyle i tylko tyle. Czy można przeżyć taką misję bez spotkania ze śmiercią? Można. To co ci ludzie tam przeżywają w takim razie? Może to jest po prostu taka mała zabawa w wojsko? Śmierć jest generalnie może bliżej wtedy, jak się na tej misji jest, dlatego że no, tam się dzieją różne takie rzeczy, które się nie dzieją w Polsce. Potrafią składać pociski moździerzowe na bazę, potrafią, a gdzie one spadną, nie wiadomo, tak? No, ktoś ma... Wiesz, Jurek, to jest mniej więcej tak, jak z tym powiedzeniem, że jak ktoś ma pecha, to mu w drewnianym kościele cegła na głowę spadnie. Z tym pociskami moździerzowymi jest dokładnie tak samo, one lecą do góry i tak na dobrą sprawę gdzieś spadają. Jak się odrobinie z tej szczęścia, może to być ta cegła właśnie. No ale nie wyobrażam sobie, żeby na takie misje ruszali nieudacznicy, raczej wyobrażam sobie właśnie. I teraz możemy przejść do tej pierwszej odprawy. Czy ty jechałeś na misję już jako doświadczony żołnierz, który obserwował tylko tych kotów, którzy sobie nie radzą, czy też jako człowiek, który z pokorą uczył się na nowo sztuki wojskowej? Nie traktowałem żadnego drugiego człowieka jak kota, ale chociażby w ten sposób. Nigdy nie było fali. Tam, gdzie mogłem decydować o tym, to zawsze będzie to było eliminowane przeze mnie. Wiesz co, ja ci powiem, ci, którzy tutaj gdzieś tam bardzo wysoko głowę nosili na misjach, okazywali się małymi ludźmi zupełnie, a według twojej nomenklatury te koty takie się czasami naprawdę okazywali bardzo heroicznymi ludźmi, którzy potrafili naprawdę zaskakiwali swoją postawą i w zasadzie wiesz, ja pytam byli o to dużo więksi od tych takich wielkich, którzy tutaj byli wielkimi, naprawdę, uwierz mi. Pytam o to dlatego, że pamiętam ten czas, gdy w Łodzi na studiach mediacyjnych na studia przyszli piloci wojskowi i przy okazji katastrofy kasy wojskowej na końcu tych studiów, pamiętam rozmowę, którą wtedy odbyli. I widać jednak wyraźnie różnicę pomiędzy tym personelem, no, pilotami a obsługą naziemną, a co dopiero prawdopodobnie pomiędzy pilotami a piechotą, prawda? Zastanawiam się pod tym kątem, prawda? Bo ty byłeś pilotem, prawda? Tak, ja byłem pilotem. Więc byłeś w jakiejś tam elitarnej grupie, no nie było was tak dużo pilotów chyba, prawda? No, znaczy, słuchaj, Jurek, no to nie, tak, no, tak to nie działa, dlatego że no, zasadniczo komponenty, które są tworzone czy na wyjazdy jakieś, czy to są stworzone przez toki i one tam ustalają w zależności od potrzeb, w zależności od występującego zagrożenia. Każdy tam ma coś do roboty, tam nie ma elitarnych. Elitarni to dla mnie elitarni to byli właśnie ci, którzy jeździli w konwojach naziemnych. Chłopaki w stopniach kaprali, sierżantów, dowódcy wozów tych że dla mnie oni byli wielcy. No, my żeśmy po prostu byli podrywani, mieliśmy tam swoje procedury udzielania wsparcia w momencie, kiedy oni byli w tarapatach i myśmy to starali się robić jakby jak najszybciej, sprawnie, tak żeby po prostu im się nic nie stało. Z reguły było tak, że jak myśmy startowali, to generalnie była talibowie już o tym wiedzieli i to na sprawę był przerywany ostrzał i uciekli, chowali się. W zależności od tego, jak to daleko się działo, no to także wiesz, no co tutaj mówić o elicie? Oni byli w terenie, cały czas wiesz, że zajmowali się tam swoją pracą. No, myśmy generalnie byli w dyżurach do wykorzystania na gwizdek w momencie, kiedy byliśmy potrzebni. Także wiesz, tutaj elity nie było, na misjach nie ma elity. Na misjach wiesz, są, dla mnie to jest są takie... ci tylko, którzy walczą i ci, którzy jesteśmy, no, my i oni, no Bożesz mój, no, zawsze tak to jest. No. Wiesz, bo dla mnie to tą kwintesencją jest opowieść o zaufaniu, prawda? Coś, co wiąże się ze środowiskiem mediatorów, ale i wiąże się z naszym otoczeniem społecznym, że w sumie to jest pytanie, czy zaufanie jest kategorią istotną. Że w przestrzeni publicznej pytanie jest słuszne, a w przestrzeni wojskowej to jest truizm, prawda? Bo to zaufanie jest niezbędne. Trzeba być pewnym, że mogę liczyć na
swoich żołnierzy, prawda? No, rzeczywiście wytrenowanie zadań, jeśli wierzysz, że... Słuchaj, no to można to w dwóch kategoriach opowiedzieć właściwie, tak żeby to było obrazowe. W momencie, kiedy patrol jedzie i jest ostrzeliwany i wie, że my zaraz będziemy, to możemy, to oni naprawdę czują się pewni wtedy, nie? Nie czują się jakoś osaczeni czy coś. Oni wiedzą, że to jest kwestia czasu, że za moment przyjdzie pomoc i po prostu będzie wsparcie. I tym bardziej, że wiedzą o tym, tak? Czyli mówisz, to nie jest tak, że oni są zostawieni sobie tam. Czyli mówisz o takim systemie, który jest nastawiony na solidarne współdziałanie, czyli musi że to być, każdy kryzys jest przewidziany, zaplanowana jest jakaś procedura postępowania. Ja uważam, że to jest podstawa, zaufanie i po prostu pewne zasady, które procedury, które są wypełniane, one są bardzo ważne. Tylko jak w takim razie sobie radzi taki żołnierz później, jak jest na emeryturze, w momencie, gdy... To jest jedno z takich pytań, dlatego się pomyślałem o potrzebie rozmowy z tobą, bo wielu ludzi pytałem ze środowiska mediatorów i z otoczenia o to zaufanie i wielu ludzi temu zaprzeczało, albo nie rozumieli, o co ich pytam. I zastanawiałem się, jak żyje taki człowiek, prawda, no, ten honor wojskowy, prawda, i to poczucie takiego zaufania, solidarności, gdy wraca do tej przestrzeni, czy w tym życiu publicznym znajdujesz to, czy nie? Czy widać różnicę pomiędzy... No, to jest różnie. To znaczy, słuchaj, no ja ci powiem, ja zasadniczo nie zauważam tej takiej różnicy, bo tak jak mówię, no w każdym razie, tak jak ja ci mówię w tej chwili o wielkości i małości na misjach, tak? Bo mówię, człowiek wielki tutaj może być bardzo mały na misji, bez jakiegoś tam umiejętności podejmowania jakichś ważnych decyzji. A może być taka sytuacja, że mały człowiek potrafi czasami zastąpić tego wielkiego, bo tamten na przykład no, nie jest w stanie podjąć decyzji, tak? No, bardzo często takie tam są wybory. Tylko wiesz co, na misjach to bardziej widać. Tutaj może łatwiej się jest przybunkrować, wiesz. Można być draniem, powiedzmy, a udawać, wiesz, takiego, wiesz, baranka, takiego wilka w baraniej skórze, wiesz. I tutaj jest łatwiej, tutaj łatwiej się schować w tym gąszczu i łatwiej być tym fałszywym takim Jankiem, nie? Tam po prostu to, że jest strach, że jest strach przed śmiercią, może to zagrożenie śmiercią jest bardziej takie bliższe ciału niż koszula nawet czasami. No to tam, uwierz mi, naprawdę czasami widać, jak siedzisz na przykład na bifaku i spożywasz posiłek, spada granat i widzisz teraz, jak się ludzie zachowują. Ci, którzy, wiesz, no po prostu... No to też dotyczy, załóżmy, tych, co świeżo przybyli, tak? Jedni skończą to jedzenie do końca i nawet nie ruszą się stamtąd. A są tacy, co pod stołem będą siedzieć na przykład w tym samym czasie. I to wcale nie śmieszne. To tak. Dla mnie na przykład, jak ktoś, pułkownik wchodził pod stół, dla mnie naprawdę nie było to problemem. No jak się tam lepiej czuł, no to dlaczego miał tam nie siedzieć, no? Tylko, że wiesz, uważam, że stopień jest związany z pewną umiejętnością podejmowania decyzji. Więc zamiast wchodzić pod stół, no to już może nie jest sytuacja, która się zdarzyła naprawdę, ale to jest taki może przykład, obrazówka taka. No to ktoś, kto jest w najwyższym stopniu na tym bifaku, w tym momencie powinien jakieś dowodzenie przejąć, zrządzić ewakuację, wyprowadzić ludzi do schronów, bo wielu ludzi może być na przykład zagubionych, zacznie biegać dookoła, to kwestia tego, jak blisko to uderzy, tak? Czyli to nie... Bo zdarzało się, że w bifak na przykład wpadły pociski, tak? Fakt, że się nic wtedy nie stało. No, ale to są takie rzeczy, które się właśnie tam zdarzają. Czyli to nie tylko chodzi o to, żeby każdy wiedział, co ma zrobić, ale żeby jednak czuć przywództwo, żeby było wiadomo, że jest ktoś, kto w odpowiednim momencie zareaguje. A powiedz mi, gdyby przyszło ci w jakiejś sytuacji ekstremalnej przygotować 10 młodych ludzi do tego, żeby na takiej misji potrafili sobie poradzić. Takich, no, którzy żyją w takim cywilnym świecie. Tu nie chcesz wiedzieć, co bym chciał, żeby... No właśnie chcę wiedzieć, chcę wiedzieć. Nie. Ale... Nie, bo to jest właśnie to, o czym się nie powinno mówić. Dlaczego? Ale czy... To, czy uważasz, że mediatorzy... Mediatorzy są potrzebni na misjach też, tak? Na przykład. No zdecydowanie, bo, tak. Czy... Może nie mediatorzy, ale powiedzmy, nazwijmy ich mediatorami. No tacy negocjatorzy, mediatorzy, tak, no, z tymi umiejętnościami jak najbardziej. Z umiejętnościami, tak. Z jakimś podłożem, tak, takim, które by świadczyło o tym, że wiedzą, co mówią, w jaki sposób manipulować drugim człowiekiem. Jednak wiadomo, ale no zaczynamy tak mówić o czymś, co się nazywa manipulacją, tak? No wiesz, ktoś jest przekonany. No ale też o układaniu, rozumiem, relacji pomiędzy... No przychodzi ci facet w pasie szachida, tak? I on po prostu chce się wysadzić. Teraz, i on jest przekonany, że on to robi w imię Boga swojego, tak?
Jak ty sobie wyobrażasz w tej chwili, ty musisz go przekonać, tak, że on nie ma racji. A jeśli Nie. on z tym swoim Bogiem żył przez całe swoje życie, ma w tej chwili 20 lat, to ty go musisz oszukać w jakiś sposób, tak? Znaczy tutaj. Bo on nawet jeśli się zgodzi nie wysadzić, tak? To on będzie miał do siebie pretensje do końca życia. Ale wiesz, że to założenie jest błędne. Bo jeżeli ktoś założy ten pas, to raczej nie po to, żeby się dał namówić. To raczej chyba chodzi o to, żeby zadziałały procedury, które pozwolą uzyskać No czas to na to, żeby go zastrzelić. w jaki sposób można by było ten pas Szachida zdezaktywować? No ale. A czy zabijanie jest takie pokrewne, na przykład bardzo bliskie ludziom? Trzeba go No tak, ale on jest gotowy na nauczyć. tą śmierć. Tyle, Jeśli że. patrzysz na owieczkę, które. Widzisz, to są takie naleciałości kulturowe też. Dlaczego? Dlatego, że jak na przykład podróżujesz po Indiach, na przykład, tak? No. I widzisz, na przykład jedziesz w jedną stronę autobusem i widzisz przywiązanego barana przy drodze, tak? W tłumie ludzi, obok się jest jakiś grill i to się smaży. I wracasz na przykład za pół godziny. Z tego barana leży tylko zakrwawiony łeb w kałuży krwi. Czyli ta rzeź się odbyła na oczach tych wszystkich od tego całego otoczenia. Tak? To jest podejście do śmierci, tak? Do życia, do śmierci. Dla człowieka tam mieszkającego to jest normalne, tak? To jest Ale normalne. nie tylko tam. A my już z małżonką od dawna jesteśmy, wiesz, już nie jemy mięsa ani wołowego, ani wieprzowego. Już od dawna jem mięso z Biedronki. To jest ta różnica, wiesz, że tam to jest związane z tym, że żeby zjeść mięso, to trzeba zabić zwierzę, a my jemy mięso z Biedronki. Więc no ale... jesteśmy tak szlachetni, wiesz. A niestety ono się też zabija zwierzęta. No zdecydowanie, ale może to jest kwestia poziomu rozwoju cywilizacyjnego społeczeństwa. No słuchaj, no jakbym chciał norm, być kowbojem, po kowbojsku ci odpowiedziałbym ci, musiałbym nauczyć ich zabijać, tak? No ale przyznasz, że człowiek, który jedzie na misję wojskową, przede wszystkim musi umieć zabijać. Tak, ale to jest też kwestia wyselekcjonowania ludzi, którzy będą, wiesz, będą tworzyli jakiś team, tak? Bardzo no dobrze tak. To wygląda w grupach takich już wyższych, specjalnych, nie będę nazywał tych jednostek, ale generalnie są już takie grupy wyselekcjonowane, gdzie zaufanie jest naprawdę bardzo ważną rzeczą. Oni tam muszą mieć zaufanie do siebie, bo biorą udział w ekstremalnych akcjach. To już podnosimy tą półkę dużo wyżej i to jest zupełnie inna bajka już. I tam jest zaufanie na pierwszym miejscu, umiejętności też. Tam się nie dopuszcza ludzi, którzy mają jakiekolwiek luki. Jeśli mają, daje się szansę, proszę bardzo, jeśli uzupełnią te luki, mogą być w grupie, w teamie, tak? Ale jeśli nie, no to po prostu nie ma. A niestety, no Boże, no konflikt zbrojny polega na zabijaniu, no, nie oszukujmy się. No właśnie, gdybyś został wiceministrem obrony narodowej odpowiedzialnym za misje międzynarodowe, to co byś zrobił? Nie chciałbym być ministrem obrony narodowej i być odpowiedzialnym za misje pokojowe. Dlaczego? No, jedna z uważam, fajniejszych że, działek chyba w resorcie obrony narodowej. Po prostu za niskie mam predyspozycje, za niską wiedzę na temat wojska. Zużyłem się tylko stopnia kapitana, więc no, niestety moi przełożeni uważali, że tylko tyle mogę, więc dowódcą plutonu mógłbym być najwyżej ministrem obrony narodowej. No to żaden argument. Czyżbym miał użyć bardziej radykalnych przykładów, żeby skłonić się do strategicznego myślenia o wojsku? Słuchaj, od strategii są strategie. No ale... Dowodzenia są dowódcy. Ale powiedz, czy to. A od całej, a nad tym wszystkim są politycy, którzy ewentualnie decydują, jak, w jaki sposób wykorzystać wojsko. No tak, ale samą strategię czy taktykę wojenną, jeżeli ona już jest, bądź taka no, nowa, no, można powiedzieć, jest. Technologia misji międzynarodowej, bo przecież wojsko z dumą mówi, że te misje jednak są pokojowe, że te misje oparte są na pomaganiu, że te misje właśnie oparte są na układaniu się z tymi miejscowymi społecznościami po to, żeby był pokój, prawda? Z dumą chyba opowiadają polscy żołnierze o misjach w Libanie, na Półwyspie Synaj, czy nie? Same sukcesy. Z przekąsem mówisz, czy tak naprawdę? Nie, jestem przekonany, że same sukcesy. No a co byś dodał w takim razie do tej historii? Bo Afganistan, w którym ty byłeś, to rzeczywiście inna opowieść. Tam można powiedzieć, że chyba nie ma pewności, czy nagle rzeczywistość się nie zradykalizuje, bo kilka było takich przełomów. Jak ty to widzisz? No, widzisz, no w Afganistanu nikt nie zdobył nigdy. No tak. Także wiesz, po prostu, no i tego to jest właściwie taka czynność, która się nigdy nie uda nikomu.
Zobaczymy, no, już historia pokaże. No. Każde pokolenie ma jakieś tam swoją misję do spełnienia. No wiesz, ale chyba właściwie nie to powinno się dać żyć tym ludziom swoim życiem, bo jeśli chcemy ich na siłę uszczęśliwić, to nic dobrego z tego nie wyjdzie. Ale może nie chodzi o to, żeby... Znaczy to chodzi o metodę, bo jak mówisz, że na pewno nie będzie inaczej. Ostatnio Nagrodę Nobla w grudniu dostał premier Etiopii i praktycznie niemożliwa do zakończenia wojna między Somalią i Etiopią się zakończyła, Erytreą się zakończyła. Nie wiadomo na ile trwa, tak. Nie wiemy na ile ona trwała, ale tam z kolei jeszcze jest problem biedy, prawda? Gdzie bieda puka do drzwi, to miłość ucieka oknem, ale też nie jest wykluczone, że może to się uda, no bo z kolei porozumienie, które my jako mediatorzy analizujemy z wojny sześciodniowej między Egiptem a Izraelem, pokazuje, że w tamtym tyglu arabsko-żydowskim to akurat Egipt stanowi najmniejsze zagrożenie dla samego Izraela, choć ta wojna była taka dość dojmująca, prawda? Więc rokowania to buduje jakiś etos rokowań i wcale nie zamyka pole do tego, że tam, gdzie coś nie było możliwe, nagle się udało. Tak jak Yasser Arafat, prawda, z Palestyną. So, w politykę ja nie chciałbym wchodzić, dlatego że mało na ten temat wiem, mam swoje zdanie na pewne rzeczy. Uważam, że pewne agendy nawet ONZ-u nie realizują swoich założeń, biorą kasę, mają się dobrze. Ale to mówię, to takie moje prywatne... Ale czas, który spędziłeś na misji, masz poczucie, że to miało sens? Że to miało sens? Tak, czy to miało sens? W jakich kategoriach? No w kategoriach twoich osobistych, prawda? Że czas, ten kawałek życia, który poświęciłeś na tę misję, miał sens. Że twoje życie było tego warte. W moich kategoriach tak. A na co byś wskazał jako... Czy to... Na co byś wskazał jako takie wartościowe rzeczy wynikające z... Wartościowe. Słuchaj, ja tam byłem żołnierzem. Trudno powiedzieć, jakie tam wartościowe rzeczy można byłoby wyszczególnić. Pewnie ochrona pewnych grup, które tam, załóżmy, były. Wiesz co, najbardziej dotarło do mnie w pewnym momencie coś takiego, że tak na dobrą sprawę to misjonarze tam nie mają tak na dobrą sprawę najgorzej, tak? w tym tyglu takim. Jeśli się poczyta troszeczkę publikacji, że tu teraz trochę książek powstało, już napisanych przez żołnierzy, którzy byli na misjach, to powiem ci w ten sposób, że on tam odkrywa pewne takie historie, pewne bezsens tego wszystkiego, tej całej roboty, którą tam żołnierze wykonują. Się czasami okazuje, że żołnierze mają więcej tam pomysłów na to, żeby realizować jakąś politykę państwa nawet niż politycy, także no, politycy co potrafią zrobić, no nadgarka pokazało, że co potrafią zrobić chociażby przy obstawach, przy obsadach misyjnych, które były też między innymi byli prawnicy i prokuratorzy, to sprawa nadgarka rozstrzygała się w Warszawie. O co chodziło w tym wszystkim? Sam sobie odpowiedz, bo dla mnie od samego początku można było mówić, załóżmy, o jakiejś pomyłce w Nadgargiel, ale nigdy o zbrodni wojennej w Nadgargiel. Tym bardziej, że zawsze mi się nasuwało pytanie, bo spotykałem się z kolegami, którzy uważali, że żołnierze, że mieli takie same dokładnie zdanie jak dowódcy, dlatego że jak dowództwo, bo to w zasadzie no, osądzono tych żołnierzy jeszcze przed rozprawą. Bo takie było zapotrzebowanie społeczne. Paru prokuratorów, paru, nie wiem, adwokatów wyjechało na tym Nadgarkę, ale gdzieś tam do góry. A tak na dobrą sprawę teraz nie wiedzą, jak się z tego wycofać. Bo wiedzą, że kurczę, nie mogą się w lustrze przejrzeć. Bo praktycznie wysyła się żołnierzy na wojnę, a potem się człowiek, a dziwią się później, że ktoś zginął tak przez przypadek w jakiejś akcji, w jakimś no wiesz, momencie. Andrzeju, tylko że tam jeszcze była kwestia bezpieczeństwa tych żołnierzy, którzy zostali, prawda? Bo jednak trzeba się liczyć z tym, jaka jest reakcja na takie zdarzenia i jaka będzie na to kontrreakcja. No to po co tam jeździmy, skoro mam nie reagować w ogóle? Przepraszam cię bardzo. Ja jestem ostatni, który miałbym się na ten temat wypowiadać. Poza tym, wiesz co, zawsze jeśli wracam do tego tematu, to zawsze
Zawsze mi się chce zadać komuś pytanie, które właściwie nie wiem komu. Skoro oni byli zbrodniarzami, ci żołnierze, bo ciągle wracam do tych żołnierzy, bo uważam, że ich skrzywdzono strasznie. Ale chyba ostatecznie nie dostali takiego wyroku. Nie no, zostali. Trzy lata poniewierania po sądach, po żandarmeriach, przesłuchania i inne rzeczy, to nie ten? No tak. Gdzie godność żołnierza? Pytam się, gdzie jest godność tych prokuratorów, którzy ich osądzali? Pytam się. Teraz oni mówią, że po 3 latach, że oni są niewinni, jak oni przeżyli tam piekło konfliktu i wrócili. Pozwolono mi jeszcze powiedzmy 6 miesięcy misja trwała, nie wiem w którym miesiącu, w drugim, w trzecim był ten ostrzał tej wioski, gdzie mieli być teoretycznie w talibowie i oni wracają. Dowództwo pozwala im służyć 3 miesiące jeszcze, co zbrodniarzom pozwala służyć 3 miesiące? Pytanie pierwsze, tak? A potem po powrocie poniewierają ich przez 3 lata i nie ma finału tego? Nikt nie stanie i nie powie, przepraszamy was, byliście dobrymi żołnierzami? Gdzieś to są takie rzeczy właśnie. No z pewnością to wpływa na morale też żołnierzy, ale też wiem, że wojsko generalnie sprzyja wszelkim takim działaniom tych emerytowanych żołnierzy, czyli te misje pokojowe mają swoje stowarzyszenia i budzili tam się, proszę takie ciebie, rzeczy podnoszą. Pod koniec Afganistanu. No. Powstały ośrodki jakieś leczące stresy, pola walki, stres. Ja nie słyszałem wcześniej, jak byłem w Iraku, nie słyszałem o tym, żeby coś takiego było. A ja byłem chyba na 5. zmianie dopiero. Co po 5 zmianie przyjechali ludzie lekko z wypaczoną psychiką. Przyjeżdżają ludzie, tak. Przyjeżdżają ludzie, którzy się borykają, których nie rozumie małżonka. Im się wydaje, że jest wszystko w porządku. Znam przypadek, kiedy strzeliła opona po prostu, bo była gdzieś wadliwa. Facet się schował pod samochód, że w zasadzie gdyby normalnie chciał tam wejść, to by się nie zmieścił. Także wiesz, ludzie przyjeżdżają z różnymi urazami. Nie dotyczy to wszystkich oczywiście. Są tacy, co przyjeżdżają, udaje im się przyjechać, że tak powiem, w całości fizycznie i psychicznie, aczkolwiek no, zdarzają się też inne przypadki. A chciałem cię zapytać, bo misje międzynarodowe... Nie wiem, to co ci powiedziałem jest nieprawda, ja to wymyśliłem wszystko. Ciekawa teza. Mów. Na świecie tak to jest, że imperialiści i hegemoni światowi nadają chyba taki rytm dla misji pokojowych również. A kto teraz jest silniejszy? No Amerykanie organizują, dlatego że są bogatsi. A oni są demony czy... Nie oceniam tego, bo nie potrafię tego tak oceniać. To wiesz, hegemon ma chyba taki też dramatyczny swoją pozycję, że nawet gdyby chciał być dobry, to nie można. Lepiej, Jurek, być po stronie Korby, a nie po stronie Lufy, także wiesz... To prawda, ale jest się tam, gdzie jest. Ja cię chciałem zapytać, czy w waszym otoczeniu, w którym byli Amerykanie również, czy u was dało się, czy dało się odczuwać taką wyraźną amerykańską pozę większej troski nad własnymi żołnierzami niż nad żołnierzami z innych krajów? Bo wiadomo, że Amerykanie, jeżeli jeden żołnierz amerykański jest zagrożony, a kilku innym grozi niebezpieczeństwo, zawsze pojadą po tego swojego. Oczywiście mieli takie poczucie, że jesteście inaczej traktowani. Nie. Czyli to było tutaj akurat na tym polu raczej była taka ścisła współpraca. Zresztą to raczej się między żołnierzami nigdy nie będzie, wiesz, jakiejś takiej różnicy. Jeśli walczymy w tej samej sprawie, nie będzie tutaj jakby hegemona i jakiegoś tam wasala, także tutaj nie było. Nie wiem, jak to się odbywało na szczeblach jakichś tam sztabów gdzieś tam toków i tak dalej, był ustalany. Nie byłem nigdy jakby przy takich negocjacjach, ale myślę, że Amerykanie nas bardzo poważnie traktowali zawsze, dlatego że myśmy naprawdę stanowili taką siłę dosyć realną, a poza tym wiadomo było, że jeśli z Polakami się umówią, to tak będzie, jak się umówili. Dotrzymali słowa. Tak. Z tymi lokalnymi armiami było różnie, bo czy Irak Army, czy Afganistan, tam były takie jednostki. No to tutaj było różnie. Czasami duży procent dezercji było po szkoleniu. Po prostu uciekali z bronią gdzieś tam do swoich wiosek, wręcz w szeregi talibów. Patrole z nimi umawiane to bardzo często były takie, że oni wiedzieli, gdzie będzie ostrzał, gdzie są miny pozakładane, pułapki. Także czasami chcieli jechać tak, jak była ustalona trasa.
wiesz, no podjeżdżały, wszystko skręci w lewo, oni prosto pojadą. No to co, no to zmiana, wiesz, w ogóle, ale teraz pytanie, tak, czy wiesz, no ale z Amerykanami nie, tak jak było zaplanowane, tak się robiło. No i to było, to nie, ta robota jest z nimi bardzo, bardzo fajna i prosta, zresztą tam oni to naprawdę poważnie traktują, zresztą mają bardzo piękny potencjał, wiesz, mogą to wszystko bardzo fajnie zaplanować, fajnie zrobić, fajnie zwizualizować, wiesz, a naprawdę współpracowałem z Amerykanami w Iraku i powiem ci szczerze, pełna nie było problemu. Satysfakcja. Tak,